Agenci Secret Service skarżą się na brak wystarczających zasobów, na przepracowanie. Tylko pytanie, czy to cokolwiek usprawiedliwia? Absolutnie nie usprawiedliwia. Jest to tłumaczenie nie do przyjęcia. Gdyby był faktycznie przygotowywany, zorganizowany zamach, to byłby jakiś jeszcze przynajmniej jeden strzelec i na pewno wykorzystałby ten moment, kiedy powstały te martwe takie punkty, czyli te prześwity. Państwa gośćmi Andrzej Mroczek, były policjant z Centrum Badań nad Terroryzmem, kolegium Civitas. Dzień dobry. Tutaj u nas w studiu, a na łączeniu, chyba w Krakowie, o ile się nie mylę, pan generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, z Krakowa. Panie generale, zacznę od pana, jeśli można. Dość przewrotnie spytam. Czy pan dopatrzył się chwili czy momentu, w którym Secret Service nie popełniło błędu podczas wieców w Pensylwanii, ochraniając Donalda Trumpa? Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, darzę ogromnym szacunkiem kolegów Secret Service. Twierdzę, że to jest najpotężniejsza i najlepsza formacja chroniąca najważniejsze osoby w państwie, w Stanach Zjednoczonych. Jednak to, co wczoraj oglądałem w telewizji, narzuca mi się jedną myśl. Niestety, koledzy z Secret Service, nie wiem dlaczego tak się stało. Dostrzegam tam pewne może nie szeroko pojęte błędy, ale niedociągnięcia w przygotowaniu. Przede wszystkim w przygotowaniu miejsca czasowego pobytu pana prezydenta. A to, co się działo po strzale zamachowca, to jest odrębny temat. Dobrze, to teraz pytanie do pana Andrzeja Mroczka. Panie Andrzeju, słyszał pan, pan generał twierdzi, że przede wszystkim źle przygotowano miejsce tej konwencji. No i faktycznie, kiedy słyszymy, że w budynku oddalonym o właściwie 130 metrów mniej więcej od mównicy znalazł się zamachowiec, który wcześniej był zidentyfikowany niejako przez ludzi, zauważony przez agenta Secret Service, ale tenże zamachowiec wymierzył broń w agenta i agent odpuścił, gdzieś tam odszedł i doszło później do tego, do czego doszło, to ja się zastanawiam, jak to jest w ogóle możliwe, bo tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, gdyby ktoś napisał taki scenariusz filmowy, to powiedzielibyśmy, że to żenada i grafomania. Ale prawdopodobne, jak najbardziej. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że zabezpieczenie tego typu spotkań odbywa się na kilku płaszczyznach. I tutaj przede wszystkim za to bezpieczeństwo bezpośrednie jest odpowiedzialny Secret Service. Secret Service ma uprawnienia szerokie, takie jak między innymi teraz Służba Ochrony Państwa, czyli między innymi operacyjno-rozpoznawcze. W każdym razie tu przede wszystkim współpracują z lokalną policją i z FBI, czyli FBI jest odpowiedzialne przede wszystkim za informacje takie wyprzedzające, za analizę miejsca konkretnych potencjalnych zagrożeń. Policja lokalna z kolei jest odpowiedzialna za zabezpieczenie terenu już w tej formie fizycznej. Tutaj pani wskazała, że agent wszedł po drabince. No z informacji wynika, że to nie agent, tylko właśnie lokalny policjant, a to zmienia w ogóle postać rzeczy. Według mnie również nie zagrały mechanizmy takie jak wymiana informacji pomiędzy tymi formacjami, o których tutaj mówimy, czyli koordynacja, wymiana informacji. Ja już tutaj nie mówię o tych informacjach wyprzedzających, takich, które mogłyby wskazywać, że coś jest planowane, dlatego że mieliśmy do czynienia i najprawdopodobniej mamy do czynienia z osobą, która działała w pojedynkę. W takich wypadkach informacje wyprzedzające są bardzo trudne do uzyskania. Panie generale, zwracam się do generała Janickiego. Wiemy, że Washington Post donosi, że agenci Secret Service skarżą się na brak wystarczających zasobów, na przepracowanie. Tylko pytanie, czy to cokolwiek usprawiedliwia? Absolutnie nie usprawiedliwia. Jest to tłumaczenie nie do przyjęcia. Tak jak wczoraj słyszałem też, nie wiem, w którym z mediów, że jedną z tłumaczeń Secret Service jest to, że
120 metrów, w którym znajdował się zamachowiec, to jest rejon poza jurysdykcją działania Secret Service. To jest nie do przyjęcia, to jest tłumaczenie skazane z góry na porażkę. Nie rozumiem tłumaczenia, że za małe środki, nie jak za małe środki. No, tutaj mamy do czynienia z konwencją kandydata na prezydenta, co mają środki, budżet Secret Service do przygotowania, właściwego przygotowania. I to, co mówił przed chwileczką pan Andrzej, w 100% się zgadzam. Absolutnie brak koordynacji między służbami. Skoro policjant, jak się okazało, wyszedł na podrabinie i widział zamachowca, przekazał informację, co się takiego stało, że nie zostało to, nie miało to dalszego ciągu. Ja też słyszałem wczoraj, nie wiem na ile to jest prawdą, że ponoć snajper czekał 3 minuty na decyzję o strzale. Ostrzale do zamachowca, tak gwoli ścisłości. Panie generale, to jeszcze jedna rzecz. A jak pan ocenia szybkość reakcji agentów w sytuacji, kiedy już oddano strzał? No bo widzieliśmy, Donald Trump, jak rozumiem, nauczony na odpowiednich szkoleniach, bardzo szybko rzeczywiście schował się za mównicę. No ale później właściwie wydawało się, że agenci Secret Service mają do czynienia z takim rozwydrzonym, niegrzecznym dzieckiem, który ich od siebie odpycha. No bo mieliśmy do czynienia dokładnie z taką sytuacją. On krzyczał do agentów, żeby poczekali, bo chciał coś jeszcze powiedzieć do ludzi. Później bardzo długo sprowadzali go z tej sceny. No, sytuacja przedziwna zupełnie. Absolutnie tak. Absolutnie, panie redaktor, dla mnie jest to niedopuszczalne. Reakcja pana prezydenta, kandydata na prezydenta, absolutnie prawidłowa. Widać, że przeszedł szkolenia dotyczące ochrony osobistej czy współdziałania z ochroną osobistą i jakie ruchy należy wykonać w sytuacji takiej, jak mieliśmy, czyli ekstremalnej. Natomiast działanie funkcjonariuszy, agentów Secret Service, przepraszam, było dla mnie, no dziwię się, jak mogło się stać, że, znaczy generalnie jest tak, osoba ochraniana nie może dyktować w żadnym momencie, w żadnym przypadku czegokolwiek agentom ochrony. Proszę zobaczyć, wczoraj była pokazywana ewakuacja prezydenta Reagana podczas zamachu w 1982 roku. Elementarz mówi jasno, jak najszybciej, natychmiastowo osobę ochranianą się ewakuuje do miejsca bezpiecznego. W tym momencie był to samochód opancerzony i powinna nastąpić reakcja natychmiastowa, czyli 3-4 sekundy w samochodzie odjazd i nie ma w ogóle żadnej dyskusji. A tu mamy do czynienia, że pan prezydent coś mówi do agentów. Nagle on jest całkowicie odkryty, wymachuje ręką, przejście jest bardzo, bardzo wolno. Następnie staje na stopień w samochodzie. Też wymachuje ręką, jest cały, ja powiem pani redaktor następującą rzecz, to co powiedział, czy nie wiem, czy pani chyba powiedziała, że prawdopodobnie działał sam, nie pan Andrzej chyba powiedział, przepraszam. Tak. Gdybyśmy mieli do czynienia ze zorganizowanym zamachem, to nie mielibyśmy jednego strzelca, tylko dwóch lub trzech i dzisiaj rozmawialibyśmy o byłym kandydacie na prezydenta i trzeba to powiedzieć jasno i otwarcie. Prawdopodobnie to był tak zwany samotny wilk, który działał sam, bez żadnego wsparcia, bez nikogo. W tej chwili to badają służby. Myślę, że i Secret Service, i FBI, i policja szczegółowo to zbadają. I na pewno na 22, na tydzień jest przed Komisją Kongresu, staje szefowa Secret Service i wszystkie sprawy będziemy znać. Panie Andrzeju, to teraz też pytanie o szybkość reakcji agentów Secret Service. To wyglądało wczoraj jak totalna amatorka. Ja się zastanawiałam, jak to możliwe, no bo Secret Service to jest najbardziej ceniona na świecie agencja. To wskazałem, tu jest przepływ informacji. Przede wszystkim... No dobrze, ale nadal to dlaczego tak, ten ale przepływ jest tak zabrakło, zły? Zabrakło w ogóle tego przygotowywanie tego typu zabezpieczeń. Naprawdę to jest bardzo złożone. Przede wszystkim tu kwestie analityczne, a mianowicie
wyodrębnienie, czyli analiza ryzyka, wyodrębnienie sytuacji i potencjalnych środków, które sprawcy mogliby użyć w danym miejscu. Do tego dochodzi analiza cech przestrzeni, gdzie według mnie ona w ogóle tutaj nie zagrała. Dobrze, czyli... tak, ja już pytam o to, że już doszło do tego. Ten strzał został oddany i ja pytam o szybkość i sposób reakcji agentów. No ona nie była właściwa z prostej przyczyny, dlatego że oni zareagowali w momencie, kiedy padły strzały, czyli możemy mówić o tym, że zadziałali niewłaściwie, czyli niewyprzedzająco, nie dopuścili do tego, aby doszło do tego zdarzenia. No dobrze, a ten czas, który dali Trumpowi na zwracanie się do tłumu, wymachiwanie pięścią, tak jak pan generał zwrócił uwagę, stanięcie jeszcze na progu samochodu i też próbę jakiejś komunikacji, no to też to jest coś zupełnie To znaczy tak, ja nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o bezpośrednią ochronę, ale rzeczywiście było widać, że gdyby, tak jak wskazał pan generał, gdyby był faktycznie przygotowywany, zorganizowany zamach, to byłby jakiś jeszcze przynajmniej jeden strzelec i na pewno wykorzystałby ten moment, kiedy powstały te martwe takie punkty, czyli te prześwity. Jeżeli fotoreporterzy mogli robić zdjęcia i mamy te zdjęcia, tak, one obiegają świat, to znaczy, że strzelec, który by był drugim strzelcem, na pewno wykorzystałby ten moment, czyli moment chaosu, który powstał. I tu rzeczywiście agenci przede wszystkim powinni osłonić całkowicie, tak? Mają przede wszystkim środki techniczne, które można wykorzystać. Ja tutaj już nie mówię o typowym rozkładaniu parasola, tak? Ale w tej chwili tego typu służby mają jeszcze inne zabezpieczenia, takie, które uniemożliwiają oddanie chociażby drugiego strzału. Panie generale, rozumiem, że Secret Service ma wiele rzeczy do przeanalizowania i jak rozumiem, nie powinien tego robić już z dotychczasową szefową. Mówiąc krótko, muszą się posypać głowy. Ja bym nie wyciągał takich wniosków. Na pewno w tej chwili trwa analiza sekunda po sekundzie, co się zdarzyło, co się zdarzyło przed, w trakcie i po. To jest, ja ufam, że koledzy, bo znamy się doskonale, przygotowywaliśmy wspólnie parę wizyt. Ja bezpośrednio jako szef BOR-u miałem bezpośredni kontakt z agentami, z prezydentem Obamą w 2011 roku. Ja wiem, jak ta formacja działa. Jest to naprawdę profesjonalna formacja, której naprawdę mało można zarzucić. No niestety w tym przypadku, proszę spojrzeć, to są bardzo młodzi ludzie wokół prezydenta Trumpa. Oni mają, no, śmiem twierdzić, kilka lat służby w Secret Service. Czy na pewno był jakiś koordynator, szef ochrony, dowódca zmiany, jak to u nas się nazywamy kolegów. No na pewno tu będzie dużo do dyskusji, dużo do przeanalizowania i wnioski muszą być wyciągnięte. Czy dymisję? Nie wiem. To zadecyduje na pewno sekretarz stanu, bo Secret Service podlega pod sekretarza stanu do spraw bezpieczeństwa. Natomiast no, nie wyciągałbym absolutnie żadnych wniosków tutaj dyscyplinarnych w tej chwili. Czekam na informacje od szefowej Secret Service, którą będziemy znali. Panie Andrzeju, są też tacy, którzy twierdzą, że Donald Trump sam padł ofiarą swojej polityki, takiej, która polega na chęci, no właściwie bez żadnych granic dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że on spotykał się i z organizacjami, które chcą pełnego dostępu do broni. Sam bronił notabene takiego, a nie innego prawa, jeżeli chodzi o dostęp do broni właśnie w Stanach Zjednoczonych. Czy to rzeczywiście świadczy o tym, że no coś, jeżeli chodzi o to prawo, w Stanach powinno się zmienić, pana zdaniem, czy to no, zupełnie rzeczy, których nie powinniśmy wiązać ze sobą? Na podstawie tych informacji, które spływają do nas, rysuje się taki portret psychologiczny tego zamachowca. I kierując się brzytwą Okama, ja jestem, skłaniam się już ku temu, że to był rzeczywiście samotny strzelec, osobowościowo bardzo podobny do tych przypadków, które no, bardzo często dotykają Stany Zjednoczone, a mianowicie frustracja, kumulacja różnego rodzaju emocji z przeszłości, jakiś katalizator. No, w tym wypadku u niego, u tego zamachowca wystąpiły bardzo charakterystyczne właśnie te elementy takie, że
on był przez całe swoje życie tak naprawdę wyalienowany ze swojego środowiska takiego. Ciągle mu dokuczano, czyli to jest charakterystyczne dla tych strzelców, którzy dopuszczają się czynów tych w szkołach. I podejrzewam, że tutaj nie musimy się doszukiwać żadnych ideologii tego, czy on był inspirowany przez kogoś. On według mnie chciał zaistnieć na kartach historii i pokazać temu swojemu środowisku, że wcale nie jest takim nieudacznikiem. Być może brakowało mu wzorca, a tym takim elementem, który przeważył na to, że planował coś, w jaki sposób zaistnieć, no to było, że ojciec pół roku temu zakupił karabinet i w jakiś sposób go szkolił. Także ja bym tutaj za bardzo nie zagłębiał się w te kwestie typowo polityczne, ale jeżeli chodzi o wykorzystanie tej broni, no rzeczywiście tutaj na pewno będzie dyskusja większa niż była do tej pory, jeżeli chodzi o dostęp do tego typu broni półautomatycznej. Panie generale, a pana zdaniem ta dyskusja rzeczywiście w Stanach powinna na nowo rozgorzeć? Mam na myśli oczywiście możliwość dostępu do broni, właściwie nieograniczona możliwość w tej chwili w Stanach, w większości stanów, Stanów Zjednoczonych? Dyskusja toczy się od paru wielu lat. Tam jest ogromne lobby pro utrzymania broni. Tak. Dostępu do broni. Ja myślę, że ten incydent nie wpłynie absolutnie. Mamy kampanię wyborczą, panie redaktor. Ja myślę, że żaden z kandydatów nie podejmie tutaj jakichkolwiek rozmów na temat trzeba ograniczyć dostęp do broni, bo tam jest ogromne lobby, które stoi za tym, aby pozostały status quo. Absolutnie. I na koniec, panie generale, najpierw do pana, później tutaj w studiu chwila. Czy to, co wydarzyło się wczoraj, ta słabość Secret Service, która została pokazana tak naprawdę całemu światu, świadczy także o słabości państwa jako takiego, pana zdaniem, czy to już jest zbyt daleko idąca teoria, ale takie słyszałam od wczorajszej nocy? Nie, ja bym tutaj nie przekładał incydentu z tak powiem, nie powiem wtopą, ale z nieprawidłowym, czy może za duże słowo nieprawidłowym. To są błędy popełnione przez funkcjonariuszy, przez agentów Secret Service. Ja bym tu nie powiedział, że to wpływa na słabość państwa. Tam jest, podejrzewam, jeszcze inna sytuacja. Każdy z nich wie, że za parę miesięcy kandydat na prezydenta, były prezydent, będzie ponownie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jakiekolwiek, znamy charakter Donalda Trumpa. Wiemy, że ciężko go przekonać i odwrócić jego poglądy i decyzje na pewne rzeczy. I ci chłopcy też są w sytuacji takiej, że bali się może przeciwstawić mu. Oczywiście błąd popełnili, to absolutnie nie ma żadnej dyskusji. Ewakuacja powinna być natychmiastowa, bezwarunkowa, bezdyskusyjna. I tutaj jakby ugięli się pod presją kandydata na prezydenta i widzieliśmy to, co widzieliśmy na tle flagi, ta ręka, później stopnie w samochodzie. To są kardynalne błędy. Ewakuacja powinna nastąpić w kilka sekund, a to trwało minuty. No właśnie, panie Andrzeju, to samo pytanie. Czy uważa pan, że to jest jednak jakiś sygnał, jakiś dowód na słabość całego państwa, jeżeli agenci Secret Service nie są w stanie w sposób prawidłowy ochronić byłego i przyszłego prezydenta prawdopodobnie? No tak, my ogniskujemy tutaj swoją uwagę przede wszystkim na tym, co robiło Secret Service i to, co robiło już po zamachu. Ja podkreślałem na samym początku, że to jest złożony mechanizm zabezpieczenia. Nie zagrały pewnego rodzaju tryby, które są pożądane, rekomendowane w tego typu sytuacjach i zabezpieczeniach, czyli to nie możemy tylko i wyłącznie obarczać jednej służby. Tu mamy do czynienia z jakąś taką formą uśpienia czujności, ale uśpienia czujności wszystkich tych służb, które były odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Owszem, to jest w jakiś sposób kładzie się na wiarygodności tych agentów ochrony Secret Service,
ale tak jak pan generał wskazał, to są młodzi ludzie, oni uczą się na swoich błędach, tylko szkoda, że na tak tragicznych. No i przypomnijmy, na 22 lipca szefowa Secret Service została wezwana na specjalne wysłuchanie w Komisji Kongresu. Panowie, bardzo dziękuję za tę analizę. Generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu, był państwa gościem. Pozdrawiamy, panie generale. Andrzej Mroczek, były policjant Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Bardzo dziękuję, za wizytę u nas w studiu. Drodzy państwo, za chwilę wracamy do polskiej polityki. Rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda będzie państwa gościem. Zapraszam na to spotkanie.